Dziękuję bardzo, pani poseł. Pan poseł Piotr Tomański, Platforma Obywatelska. Dziękuję, panie marszałku. Panie marszałku, Wysoka Izbo, Towarzystwo Przyjaciół Nauk w Przemyślu, chcę tu przypomnieć o Hermanie Libermanie, zaproponowało ufundowanie tablicy pamięci. Kilka słów o tym człowieku. Herman Liberman urodził się w Drohobyczu, a matka jego była przemyślanką. Dzieciństwo, lata młodości spędził w Borysławiu i Stryju, a po zdaniu matury we Wiedniu, Zurichu, Paryżu, wreszcie w Krakowie, gdzie uzyskał na Uniwersytecie Jagiellońskim tytuł doktora praw. W 896 roku osiedlił się na stałe w Przemyślu, był cenionym adwokatem, członkiem władz okręgowych i centralnych Polskiej Partii Socjalistyczno-Demokratycznej, która po odzyskaniu niepodległości weszła w skład Polskiej Partii Socjalistycznej. Od 1907 roku był posłem do Parlamentu Wiedeńskiego, a podczas I wojny światowej służył w Legionach Polskich jako oficer. W niepodległej Polsce był posłem aż do 1933 roku. Służył w Wojsku Polskim i pełnił funkcje dyplomatyczne. W 1930 roku został osadzony w Twierdzy Brzeskiej, a na emigracji politycznej w Paryżu uprawiał dziennikarstwo. W okresie II wojny światowej był jednym z trzech wiceprezesów Rady Narodowej, czyli emigracyjnego Parlamentu Polskiego. Pod koniec życia został ministrem sprawiedliwości w rządzie Władysława Sikorskiego. Herman Liberman odegrał wybitną rolę w walce o polskość Przemyśla w listopadzie 1918 roku. W okresie zmagań o odzyskanie państwowej suwerenności nie było w Przemyślu bardziej aktywnej, zaangażowanej i wpływowej osoby od Libermana. Za udział w walce o Przemyśl otrzymał pamiątkową odznakę Gwiazdę Przemyśla. Miarą ówczesnej popularności i autorytetu Libermana w Przemyślu był fakt uzyskania ponad 62% ważnych głosów oddanych w mieście podczas wyborów do Sejmu Ustawodawczego 26 stycznia 1919 roku. Zmarł 21 października 1941 roku w Londynie podczas wypełnienia obowiązków ministra sprawiedliwości. W czasie żałobnego posiedzenia Rady Ministrów generał Władysław Sikorski wygłosił przemówienie, w którym oddał hołd jednemu z najroztropniejszych, najszlachetniejszych i najbardziej zasłużonych synów Polski. Na wniosek rządu prezydent Raczkiewicz odznaczył pośmiertnie Hermana Libermana orderem Orła Białego. Towarzystwo Przyjaciół Nauk, jego członkowie zaproponowali ufundowanie tablicy, a wyryta na nich treść będzie następująca. Doktor Herman Liberman, przywódca PPS, poseł miasta Przemyśla 1907-1932 rok, twórca domu robotniczego, gorący patriota, podpułkownik Wojska Polskiego, niestrudzony bojownik o wolność i demokrację, obrońca więźniów politycznych i pokrzywdzonych, więzień brzeski, emigrant polityczny, wiceprezes Rady Narodowej w Paryżu, minister sprawiedliwości rządu emigracyjnego, pochowany na cmentarzu Highgate w Londynie. Cześć jego pamięci. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo panu posłowi.